Cześć, z tej strony Chmura mówi, a dzisiaj David Gran i Czas Krwawego Księżyca. Książkę wydało wydawnictwo WAB, przełożył ją Piotr Grzegorzewski i liczy 366 stron. Na początek opis od wydawcy. Członkowie plemienia Osage'ów z terenów Oklahomy należeli w latach 20. XX wieku do najbogatszych ludzi świata. Dzięki odkryciu na ich terytorium złóż ropy naftowej jeździli limuzynami, kupowali luksusowe rezydencje i wysyłali dzieci do szkół w Europie. Nagle zaczęli ginąć w tajemniczych okolicznościach, jeden po drugim. Kiedy zaczęły umierać również osoby próbujące wyjaśnić zagadkę, a ofiar było już ponad 20, śledztwo przejęło świeżo utworzone FBI, trafiając na jeden z najmroczniejszych spisków w historii Stanów Zjednoczonych. David Gran przygląda się po latach tej szokującej sprawie, odkrywając nowe szczegóły. Jego doskonale udokumentowana książka jest arcydziełem literatury faktu, frapującym zapisem pełnego zwrotów śledztwa, które ujawniło wiele tajemnic. Czas Krwawego Księżyca to historia chciwości, rasizmu i zbrodni, którą czyta się z zapartym tchem. Na podstawie książki Czas Krwawego Księżyca Martin Scorsese nakręcił film z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych m.in. Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Koniec opisu. Film bardzo dobry, choć niemiłosiernie długi, bo trwa 3,5 godziny. W kinie to dla mnie nie do przejścia, ale jest już dostępny w serwisach VOD. Co się zaś tyczy samej książki, to nie będzie ona wyjątkiem i według mnie jest lepsza od filmu. Po pierwsze dlatego, że pomimo jej dokumentalnego charakteru czyta się ją bardziej jak sensacyjną powieść, a po drugie jest w niej po prostu więcej informacji niż w filmie, co naturalne, ale z korzyścią dla formy drukowanej. Jeśli zaś chodzi o problem, jaki porusza autor, to miał on miejsce około 100 lat temu na terytorium Oklahomy. Polegał na tym, że gdy odkryto złoża ropy naftowej na terenach należących do Indian z plemienia Osage'ów, ci nagle zaczęli umierać w okolicznościach, które naturalne nie były na pewno. I przez pewien czas nikt, poza samymi Indianami oczywiście, się tym nie przejmował, a wręcz te dziwne zgony były bagatelizowane, ale oto pewnego dnia sprawą zaczyna interesować się biuro śledcze, czyli późniejsze FBI. Cytat. Było jedno pytanie, którego sędzia, prokuratorzy i obrona nigdy nie zadali przysięgłym, ale było to kluczowe dla postępowania. Czy ława przysięgłych złożona z 12 białych mężczyzn kiedykolwiek ukarałaby innego białego człowieka za zabicie Indianina? Pewien sceptyczny reporter zauważył. Postawa pioniera hodowcy bydła wobec Indian pełnej krwi jest dość dobrze znana. Wybitny członek plemienia Osage'ów ujął sprawę bardziej dosadnie. Zastanawiam się, czy ta ława przysięgłych rozważa sprawę morderstwa, czy nie. Kwestią, którą muszą zdecydować, jest to, czy biały człowiek zabijający Osage'a jest morderstwem, czy tylko okrucieństwem wobec zwierząt. Koniec cytatu. W związku ze śledztwem biura na jaw wychodzą zbrodnie napędzane chciwością, wyrachowaniem i rasizmem. Biały człowiek chce posiadać roponośne tereny, więc zabija Indianina, jakby to była najbardziej naturalna czynność na świecie. Gran w tej książce dobitnie pokazuje, jak instytucje państwowe i stojący za nimi ludzie przez lata wykorzystywali, a finalnie mordowali Indian, których majątek był po prostu ważniejszy niż ich życie. Ta książka to również bardzo dobry portret raczkującego FBI, które odegra w tej sprawie niesamowicie ważną rolę. Cytat. Twoje pieniądze ich przyciągają, a ty jesteś absolutnie bezradny. Mają całe prawo i całą maszynerię po swojej stronie. Kiedy będziesz pisać swoją historię, powiedz wszystkim, że skalpują nasze dusze. Koniec cytatu. Świetny to reportaż, zręcznie łączący dwa wątki, trudny, bo historia Osage'ów jest czymś, co wydarzyć się nie powinno, ale nie bądźmy naiwni, takich przypadków znamy sporo, a pewnie jeszcze więcej zbrodni nigdy nie zostanie odkrytych i na pewno warto tej książce poświęcić uwagę. To wszystko na dzisiaj. Niezmiennie dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.